Witam Państwa, nazywam się Jakub Bączek, pracuję w firmie Flag Group w dziale technicznym i dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać na temat krótkiego spięcia w wentylacji strumieniowej. Krótkie spięcie, aby wyjaśnić, na czym polega, najpierw zajmijmy się poprawną lokalizacją kompensacji w poprawnie zaprojektowanym garażu. Widzimy, mamy wyciąg mechaniczny, z lewej strony mamy nawiew mechaniczny. Z prawej strony mamy nawiew kompensacyjny, przez środek tutaj przechodzi ściana, kurtyna, kurtyna i ściana. Dzięki temu mamy podział na dwie strefy, w którym będziemy rozpatrywać jeden scenariusz, gdzie wyciągamy z danej strefy, w której jest zlokalizowane miejsce pożaru, dym. I teraz zobaczmy, jak przy poprawnie zaprojektowanym w systemie mamy ruch powietrza w takim garażu. Mamy pożar, powietrze bezpośrednio płynie do punktu wyciągowego. Mamy tutaj odpowiedni ruch powietrza, nic tego dymu nie blokuje, wszystko jest bezpośrednio wyciągane. Natomiast najlepiej zobaczymy to na widzialności w symulacji. I teraz zobaczmy, jak wygląda widzialność w takim systemie. Jak Państwo widzą, ten ruch powietrza jest bardzo ładnie ukierunkowany. Idzie prosto dym do punktu wyciągowego. Mało tego, ten dym nie przechodzi do drugiej strefy, czyli generalnie tutaj bardzo ładnie utrzymuje się przy kurtynie i ścianie. Dzięki temu mamy drugą strefę totalnie wolną od dymu, do której się można ewakuować. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało przy błędnie zaprojektowanym układzie. I teraz rozpatrujemy przypadek, gdzie blisko punktu wyciągowego mamy nawiew kompensacyjny. Taki układ powoduje tak zwane krótkie spięcie. Czym się charakteryzuje? Zobaczcie Państwo sami. Sprawdzamy ruch powietrza w garażu. I jak Państwo widzą, ten ruch powietrza jest tutaj bardzo mały, natomiast całe powietrze jest zasysane prosto z nawiewu do punktu wyciągowego. Jak wygląda widzialność przy takim założeniu? Sprawdźmy. Widzialność przy takim założeniu. Powietrze, jak widzimy, jest tutaj bezpośrednio zasysane. Tworzy się tutaj taki lekki tłoczek. Ten dym nie jest sukcesywnie wyciągany przez punkt wyciągowy mechaniczny. Mało tego, ten dym przechodzi do drugiej strefy, czyli tak naprawdę taki układ i taki system nie przejdzie testów dymowych, nie zostanie odebrany również przez strażaka.